Niedziela, drugi dzień maja, Jarosław Lewandowski, dzień dobry. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Dziś w roli głównej w polskich domach biało-czerwona, powiewając na wietrze, manifestuje patriotyzm Polaków i przynależność do ojczyzny. Polska flaga swoje święto obchodzi od 2004 roku. Towarzyszy nam przy okazji świąt narodowych, na zawodach sportowych, wszędzie tam, gdzie chcemy zademonstrować naszą polskość. Co to jest flaga? Flaga to symbol naszego kraju. A nasz kraj jak się nazywa? Polska. Jakie kolory ma nasza flaga? Biało-czerwony. Biały symbolizuje czystość orła, a czerwony to przelana krew przez piratów w walce o ojczyznę. Czy flaga, Oleńko, jest ważna? Tak. Dlaczego? Bo jesteśmy Polakami i jest bardzo ważna. Jest ważna szczególnie 2 maja, bo tego dnia od 2004 roku obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Słowo flaga pochodzi z języka niemieckiego i oznacza rodzaj chorągwi. To najstarszy, rozpoznawalny znak bojowy. Na polu bitwy pomagała rozróżniać walczące strony. Symbolem zwycięstwa nad przeciwnikiem było rzucanie zdobytych chorągwi pod stopy władcy. Biało-czerwona, w tej postaci znamy ją od 3 maja 1792 roku. Podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia ustawy rządowej damy wystąpiły w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie nałożyli biało-czerwone szarfy. Pierwotnie kolor czerwony to był kolor tak naprawdę karmazynowy. Kolor karmazynowy, gdzie ciemna czerwień, delikatnie zabarwiona błękitem, symbolizowała błękitną krew rycerstwa, szlachty. Od 1955 roku dwa rodzaje flag są w Polsce nazywane flagą państwową, biało-czerwona oraz flaga z godłem Polski, na białym prostokącie nazywana flagą państwową z godłem. A jeśli godło, to oczywiście również orzeł koronowany, ze złotymi szponami i dziobem zwrócony w prawo. Godło jest symbolem państwowości polskiej, więc ono pojawia się wszędzie tam, gdzie państwo jest, gdzie są jego obywatele. Stąd jego obecność na dokumentach, paszportach, dowodach, dyplomach, wszelkich nadaniach. Dziś możemy się swobodnie cieszyć obecnością flagi i innych symboli narodowych. Nasi przodkowie nie zawsze mogli bez strachu demonstrować swą polskość. Monika Kamińska, TVP 3 Bydgoszcz. Podniesienie flagi państwowej, konkursy, prelekcje online, a także rajdy rowerowe. Tak, w regionie obchodzony jest Dzień Flagi. W świętowanie włączyła się także Bydgoszcz. Ulicami miasta przejechał rodzinny rajd rowerowy. Miłośnicy jednośladów, mimo deszczu i chłodu, nietypowo uczcili Dzień Flagi. Mimo deszczu i niesprzyjającej aury, humory dopisywały. W świętowanie Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej włączyli się także bydgoszczanie. Zorganizowali rodzinny rajd rowerowy. To jest jakaś forma dla nas spędzania wolnego czasu, wyjścia z domu. Żeby jakoś uczcić ten też dzień flagi, dzisiaj symbolicznie z flagą jedziemy. Doceniamy tej powagę dnia, jest to dzień flagi, czyli to jest doskonały pomysł uczczenia, chociaż aura nam nie sprzyja, ale myślę, że nastroje są bardzo pozytywne. Rajd to inicjatywa Rady Osiedli Wilczak-Jary, Okola, Czyszkówko, Smukała, Opławiec, Janowo oraz Osowa Góra. Uczestnicy wystartowali z parkingu przy jednym z hoteli. Trasa wiodła przez Jachcice, Czyszkówko, Opławiec aż do ośrodka PTTK Janowo. Sposób świętowania nietypowy, ale najważniejszy, że barwy biało-czerwone mocno zjednoczyły zapalonych właścicieli jednośladów. Biało-czerwona od wielu set lat powiewa nas w Polsce niezależnie od wiatrów, od pogody i od wiatrów historii. I dzisiaj dokładnie mamy taki przykład, że dzisiaj mamy opady deszczu, ale mamy grupkę zapaleńców, którzy pojadą na tą przejażdżkę, żeby uczcić Dzień Flagi. A chętnych do świętowania, i to mimo rzęsistego deszczu, jak widać, nie brakowało. Karolina Kania, TVP 3 Bydgoszcz. A jak o Dniu Flagi pamiętali mieszkańcy Torunia? Na sportowo, w zaciszu domowym albo w drodze, ale zawsze w biało-czerwonych barwach. Jestem Polska, nie zginęła, kiedy my żyjemy. Rodowita Torunianka Marysia Tymińska, która w sierpniu skończy 4 lata, świętuje tak. Bierzemy. Z kolei leśnicy z Nadleśnictwa Zamrzenice świętują w swoim rytmie. W rytmie silników z kolei pasjonaci motoryzacji to na przykład oryginalny Ford GPW z 1942 roku. Ten samochód mi się zawsze kojarzył z wolnością. Amerykańskie filmy, wyzwolenie Europy. Polskie i zagraniczne klasyki w biało-czerwonych barwach.
tradycyjnie wyjechały na ulicę Torunia. Zawsze świętujemy święto flagi poprzez paradę. No dzisiaj pogoda trochę nie sprzyja, ale samochody służą do jeżdżenia. Biało-czerwone pojawiły się także w najbardziej charakterystycznych punktach miasta. Mija 100 lat od wybuchu zakończonego sukcesem III Powstania Śląskiego, które było ostatnim z trzech zbrojnych zrywów polskiej ludności. Najdłużej trwającym i najbardziej krwawym. Z tej okazji także przedstawiciele władz regionu złożyli kwiaty przed tablicą Wojciecha Korwantego, przywódcy powstania. Instytut Pamięci Narodowej przygotował okolicznościową wystawę. Ekspozycję można oglądać przed Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy. Trzecie Powstanie Śląskie wybuchło nocą z 2 na 3 maja 1921 roku na Górze Świętej Anny. Walki trwały 2 miesiące. Na jego czele stanął działacz społeczny, a wcześniej komisarz plebiscytowy Wojciech Korfanty. Setną rocznicę tego wydarzenia upamiętniono w wielu miejscach w kraju. Centralne uroczystości odbyły się na Górze Świętej Anny. Taka była silna ta tradycja polskości i takie było pragnienie Polski, że ci ludzie gotowi byli iść i oddać życie, walcząc przecież jako ochotnicy z regularnymi oddziałami wojska, które przyszły tutaj, by umocnić i bronić tego rozstrzygnięcia plebiscytowego, by walczyć przeciwko temu polskiemu żywiołowi, który tutaj dążył do odradzającej się Rzeczypospolitej. Także w Bydgoszczy pamiętano o zrywie sprzed 100 lat. Władze regionu i przedstawiciele bydgoskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej złożyli kwiaty pod tablicą wybitnego polityka. Wojciech Korfanty to postać niezwykle wybitna. Działacz niepodległościowy związany z zaborem pruskim. Stąd czczenie jego pamięci z okazji setnej rocznicy wybuchu Powstania Śląskiego, III Powstania Śląskiego, jest jak najbardziej do rzeczy, dlatego że on, kiedy bardzo się angażował w Powstanie Wielkopolskie, to w Powstaniu III Śląskim był jego przywódcą. Wojciech Korfanty przeciwstawiał się germanizacyjnej polityce władz niemieckich wobec ludności polskiej. Był też związany z Bydgoszczą. W siedzibie obecnego Urzędu Wojewódzkiego w styczniu 1919 roku prowadził rozmowy na temat losów całej rejencji po Powstaniu Wielkopolskim. Ponieważ Wojciech Korfanty jest uważany za jednego z ojców niepodległości, nie tylko w tym segmencie, nazwijmy to śląskim, to rzeczą naturalną jest, że W Bydgoszczy ta postać jest czczona. Na placu przed Urzędem Wojewódzkim można też obejrzeć wystawę plenerową przygotowaną przez Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Wystawa ta na 15 panelach w układzie chronologicznym przedstawia najważniejsze wydarzenia na Górnym Śląsku z lat 1918-1922, które zdecydowały o podziale tego terenu między dwie rywalizujące ze sobą strony. Wystawa ta ma charakter edukacyjny. Jest prezentowana równocześnie w 12 miastach, między innymi w Gdańsku, Rzeszowie, Kielcach i Gorzowie Wielkopolskim. Karolina Kania, TVP3 Bydgoszcz. Zmieniamy temat. W niedzielę odnotowano w kraju 4612 nowych zakażeń koronawirusem. W regionie 248. Aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na COVID-19, trzeba się zaszczepić. W majówkę w punktach mobilnych w całym kraju, również w Toruniu, można przyjąć jedną dawkę szczepionki firmy Johnson & Johnson na podstawie elektronicznego skierowania. Mimo deszczu, tłumy w kolejce do mobilnego, ale mieszczącego się w budynku punktu szczepień w Toruniu. Szczepią się ci, którzy nie chcą zachorować, ale także ci, którzy chcą wyjechać za granicę. Tak drugi dzień maja spędzili chętni, którzy na podstawie elektronicznych skierowań mogli przyjąć jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson. W Toruniu tylko do godziny 13 zaszczepionych zostało 540 osób. Dostarczono nam dodatkową dawkę, aż 1000 szczepionek więcej. To co jest istotne, został dołożony namiot i rozdawana jest gorąca herbata. Na minutę szczepią około 150-160 osób. To dużo więcej niż zakładaliśmy. Natomiast 1 maja ze szczepionki w regionie
regionalnym mobilnym punkcie w Toruniu skorzystały 994 osoby. Zdaniem specjalistów szczepienia są obecnie jedyną możliwością zmniejszenia aktywności koronawirusa, a przez to powrotu do życia sprzed epidemii. A w niedzielę odnotowano 4612 nowych zakażeń koronawirusem w kraju. W regionie natomiast 248. Mniejsza ilość potwierdzonych zakażeń nie oznacza końca walki z zakaźną chorobą, która objęła cały świat. Wiemy, że po szczepieniu można się tym COVID-em zarazić. To objawy nie będą tak drastyczne jak w sytuacji, kiedy nie jesteśmy zaszczepieni. W czasie długiego majowego weekendu zaszczepionych ma być 3,5 tysiąca mieszkańców regionu. Natomiast w ramach akcji Zaszczep się w majówkę w mobilnym punkcie szczepień w toruńskim Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki można zaszczepić się jeszcze przez 2 dni w godzinach 9 do 18. Po majówce ma nastąpić kolejny i wyczekiwany etap luzowania obostrzeń sanitarnych oraz możliwość zaszczepienia się w zakładach pracy. Edyta Starczewska, TVP 3 Bydgoszcz. 770 miliardów złotych. Tyle pieniędzy w nowym unijnym budżecie ma dostać Polska. Część tej kwoty wpisano w Krajowy Plan Odbudowy. Jednak warunkiem otrzymania pieniędzy jest przyjęcie dokumentu przez Sejm. Stąd 4 maja zaplanowano dodatkowe posiedzenie. O unijnych funduszach dyskutowała dzisiaj z politykami Anna Trzcińska w programie Punkt Wyjścia. My ze spokojem patrzymy i czekamy na wtorek, 4 maja. No bo jesteśmy przekonani, że to, co, o czym rząd i administracja rządowa mówi, znajdzie potwierdzenie w faktach. No jeśli nie, to będziemy po prostu musieli chwilę dłużej poczekać, ale namawiałbym, żebyśmy się tak tym nie ekscytowali. Mam nadzieję, że te kilka dni pewnego tego wyciszenia to jest czas, nad którym rząd bardzo pilnie i bardzo solidnie pracuje nad poprawą tego dokumentu, który jest niezwykle istotny dla całego naszego społeczeństwa, dla wielu grup zawodowych, dla przedsiębiorców, dla polskich rodzin. Wszystko to wygląda dość dobrze i z początkowego rzeczywiście planu, który zakładał mocne ograniczenie roli samorządów, w tej chwili mamy jednak istotny udział. Również wiele środków, które trafią do samorządów za pośrednictwem sejmików wojewódzkich, co też bardzo cieszy. Samorządowcy pokazali, że w wielu wypadkach całkiem nieźle gospodarują tymi środkami europejskimi. Wszyscy umieją w Polsce liczyć te europejskie środki. Mamy to doświadczenie od 17 lat. Całkiem nieźle ono wychodzi. O Krajowy Plan Odbudowy zapytaliśmy także mieszkańców regionu. Uważam, że jeżeli my tam wnosimy jakieś składki, to też powinniśmy korzystać, nie? To jest taka możliwość, jesteśmy w Unii, to chyba powinniśmy dostać, jeżeli inni dostają. Oczywiście jestem za tym, żeby głosowali za. Za tym, żebyśmy otrzymali fundusze na odbudowę Polski, jak najbardziej. I kolejne tematy. 141 kolizji, 2 wypadki drogowe, 29 nietrzeźwych kierowców. Tak do tej pory wyglądają 2 pierwsze dni majówki na drogach w regionie. Jazdę utrudnia deszcz. Policja cały czas apeluje o ostrożność. To kolejny dzień majowego, jak na razie deszczowego weekendu. A warto podkreślić, że jazda w czasie rzęsistych opadów to dla kierowców nie lada wyzwanie. Stąd też policja cały czas apeluje o ostrożność. Jest nas więcej na drogach. Zwracamy szczególną uwagę na wykroczenia szczególnie niebezpieczne, takie jak niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, wyprzedzanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, które są najczęstszą przyczyną wypadków drogowych. Do tej pory w ciągu 2 dni majowego weekendu na drogach regionu doszło do 141 kolizji i 2 wypadków. Zatrzymano aż 29 pijanych kierowców. Według policji najczęstszym przewinieniem kujawsko-pomorskich kierowców jest ciągle przekraczanie dozwolonej prędkości, co jest zagrożeniem także dla życia innych, na przykład pieszych. W dni powszednie to jest makabrycznie, bo jadą normalnie jak na zawołanie i wtedy normalnie tego. Miało być ograniczenie, a tutaj jadą, jak to mówią, 100 na godzinę. Warto więc pamiętać o zasadach, które są podstawą bezpiecznej jazdy na drodze. Przede wszystkim przestrzegamy przepisów prawa o ruchu drogowym. Dostosowujemy prędkość, nie korzystamy z telefonów komórkowych podczas jazdy.
Zwracamy uwagę na innych uczestników ruchu drogowego. Warto też wiedzieć, że mokra nawierzchnia może opóźnić drogę hamowania nawet o 70%. Gdy wciskamy hamulec przy prędkości 50 km na godzinę, nasz pojazd zatrzyma się na odcinku 15 metrów. W czasie opadów na blisko 26 metrów. Zwalniając natomiast prędkość o każde 20 km na godzinę, skracamy długość hamowania o 10 metrów. Tak więc maleje prędkość, maleje też ryzyko niebezpieczeństwa. Tuż po zbliżeniach zapraszamy na rozmowę Dnia Ekstra, którą poprowadzi Kamil Kaczmarek. Gościem programu będzie Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Na zakończenie jeszcze ostrzeżenie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przed silnym wiatrem o średniej prędkości do 45 km na godzinę i przed intensywnym deszczem do 60 mm. Teraz to wszystkie informacje. Wieczorne wydanie zbliżeń o 21.30. Zapraszam do zobaczenia.